Ostatnia czwórka zawodników zaprezentuje się publiczności na torze warszawskiej Gwardii. Za moment wśród nich największy faworyt dzisiejszych zmagań, oglądany Tomasz Golob z Polonii Jutrzenki Bydgoszcz. Jego rywalami w walce o punkty będą Grzegorz Rępała, Stal Wanpur Rzeszów, Sebastian Ułamek, Włókniarz Częstochowa i Jacek Krzyżaniak z Apatora Toruń. Tomasz Golob oczywiście wydaje się być poza zasięgiem, ale każda niespodzianka z pewnością zostanie mile odebrana przez kibiców. Oczywiście nie życzymy defektu panu Tomaszowi Golobowi, ale liczymy na ciekawą, wyrównaną walkę. Tomasz Golob pojedzie w kasku niebieskim, Sebastian Ułamek w kasku czerwonym, Jacek Krzyżaniak, wicemistrz Polski sprzed 2 lat, w kasku białym i Grzegorz Rępała w kasku żółtym. Uwaga, rozpoczyna się czwarty wyścig. Znakomicie rozpoczął, zgodnie z przewidywaniami, Tomasz Golob. Od razu wysforował się na pierwszą pozycję. Na drugim miejscu jest Grzegorz Rępała. Trzeci w tej chwili jadący w kasku białym Jacek Krzyżaniak i zamykający stawkę Sebastian Ułamek. Tomasz Golob spokojnie powiększa przewagę nad pozostałą trójką uczestników czwartego biegu. Doskonała dyspozycja. Podniósł na chwilę koło motocykla, przejeżdżając przed główną trybuną stadionu warszawskiej Gwardii, jakby chcąc zaprezentować luz, swobodę, spokój, z jaką jedzie po zwycięstwo w tym biegu. Tomasz Golob na prowadzeniu, na drugim miejscu Grzegorz Rępała, trzeci jest Jacek Krzyżaniak i zamykający stawkę Sebastian Ułamek. Tak jak mówiliśmy, zawodnicy nie znają dobrze warszawskiego toru. Każdy pierwszy występ każdego zawodnika z szesnastki można traktować jako takie rozpoznanie w walce. Tomasz Golob zwycięża 3 punkty, na drugim miejscu Grzegorz Rępała, trzeci Jacek Krzyżaniak i czwarty bez punktu Sebastian Ułamek. I tym samym wszyscy uczestnicy finału mają za sobą po jednym występie. Wszyscy zawodnicy odkryli już karty. Widzimy więc, kto jest dzisiaj w najlepszej dyspozycji. No rzeczywiście jazda Tomasza Goloba wspaniała. Znalazł jeszcze, przejeżdżając linię mety, czas na ukłon w stronę oficjeli, którzy zasiedli na trybunie honorowej stadionu Gwardii. Perfekcyjny start mistrza Polski. Praktycznie idealny, jak z podręcznika żużlowego kunsztu. Lekko uniesione przednie koło nad nawierzchnią toru. Teraz dopiero padło na tor. Znakomita przyczepność wykorzystana do maksimum i długość motocykla przed rywalami od razu na pierwszym łuku, a na wyjściu to już było dobre kilka metrów. Jeszcze raz z kamery z tyłu Tomasz Golob, balans ciałem. Tomasz Golob jakby żył na tym motocyklu, układa się zawsze tak, aby jego maszyna jak najlżej musiała pracować, aby silnik najlepiej przenosił swoją moc na koło motocykla, aby ta jazda była jak najbardziej efektywna. A że przy tym jest niezwykle efektowna, to już sami widzimy.